Wait the fuck up, samurai. We have a city to burn. Okej, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Cyberpunk 2077, z tej strony Shiro oczywiście, standardowo. No i co, ostatnimi czasy wszczepiliśmy sobie nowe oczka. Widzę, że ten mikrofon jeszcze nie jest tak, jak być powinien, no aczkolwiek troszeczkę czasu mi zajmie, zanim go dostosuję już do takiej perfekcji. Mogę ją dla ciebie odblokować, ale unikaj pomieszczeń przepełnionych negatywną energią i wszystkich odcinków. O, jesteś. Kiedy cię nie było, rozmawiałem z Dexem. Czeka na ciebie w swoim wozie. Zaparkował niedaleko przy Gramski Burgers. Dzięki. Pogadam z nimi. Mam delikatną sprawę, dlatego dzwonię do ciebie. W mieście coraz częściej zdarzają się ataki cyberpsychozy, pewnie zauważyłeś. Ten temat mnie interesuje z różnych względów. Są ludzie, którzy uważają, że to się da leczyć. Jasne. Okej, wiem, jak to brzmi. Niemniej uważam, że nawet niepewne rozwiązanie jest lepsze niż kulka w łeb. Jak dostanę jakiś cynk na temat ataku, to zadzwonię. Może dasz radę dotrzeć na miejsce przed jednostką Max, tak? I teraz ważna część. Postaraj się nie zabić agresora. Jeśli go obezwładnisz, przyślę ludzi, którzy go zgarną. Rozumiemy się? Obezwładnianie wrogów. Istnieją różne metody obezwładniania wrogów. Nieśmiercionośne powalenie, haki, niektóre bronie. Granaty EMP i niektóre gadżety. Modyfikacje do broni zmieniające obrażenia na nieśmiercionośne. Jeśli dana broń, gadżet bojowy lub hak zadaje nieśmiercionośne obrażenia, znajdziesz te informacje w opisie. No właśnie. Jak idzie interes? Duży ruch? Jesteś pierwszą osobą od 2 dni, która tu weszła. Przed tobą to był dostawca pizzy, który pomylił adres. Ludzie w tym mieście zatracili swoją duchowość. No ale wiesz, to ja jestem tu dla nich, nie oni dla mnie. No niestety, Misty, ci na to nie poradzimy. Kolejna drzazga, którą na razie wezmę. Nie wiem, czy ją przeczytam dzisiaj, nie chcę mi się czytać. Gardło mi całkowicie siada. A wolałbym tego uniknąć, żeby jeszcze coś nagrać dzisiaj. No ale dobra. Mamy się spotkać z Dexem, tak? Jak to działa? Geralt Winkler. Cywil. Bramkarz. Przynależność Animals. Okej. Zwarcie. Da się to zrobić? Restart optyki. Gdyby tak było, już by mnie dorwali. Mam wydłubać sobie szczepy i oślepnąć? Nawet jeśli, to co z tego? Mam sobie wydłubać szczepy optyczne? Dzięki, ale nie. Dla ciebie nie ma już odwrotu. Ale wciąż rodzą się dzieci. Istoty nietknięte przez chirurgię wroga. Możemy je ocalić. Niech matki zabronią dobierać im ciało. Niech ojcowie wychowują je w nienawiści do chromu. Nie wiem. Lecz kim są ci, inaczej, którzy śledzą nasz każdy krok, zapytacie. Ciekawe, ciekawe. Kto to jest? Netrunner, NCPD. Okej, okay, czyli to jest policja, rozumiem? Chyba tak. A tu jest nasz samochód, okej. Okay. Ja troszeczkę się... Zamknij gębę w końcu, Boże. Nie mogę gadać, bo mnie cały czas myli. Rozprasza mnie, menda. Da się tu na pewno jeszcze włączyć tryb trzecioosobowy, przynajmniej w samochodzie. Dex, czy to ty? Ja, to ty. Pan wie. Dexter DeShawn, we własnej osobie. Przejedźmy się. Pozwól, że na początek zadam ci pytanie. Czy lepiej wieść żywot spokojnego, nikomu nieznanego człowieka i dożyć sędziwego wieku? Czy zapisać się w historii, lecz umrzeć młodo? Liczy się, jak cię zapamiętają. W Night City nie ma spokojnych ludzi, to jakiś test.
Night City nie ma spokojnych ludzi. To żaden wybór. W Night City nie da się żyć jak spokojny człowiek. Da się. Ja jestem bardzo spokojny. Do czasu, aż stracę cierpliwość. Mam dla ciebie robotę. Dużą robotę za poważne pieniądze. Dex, czekaj. Teraz ja zadam ci pytanie. Po co to wszystko? Mogłeś zadzwonić i przekazać wszystko Jackiemu. Albo T-Bug. Jestem staroświecki. Lubię spojrzeć w oczy człowiekowi, od którego zależą moje inwestycje. Z Jackiem już się widziałem, a T-Bug znam. Pomogła mi 2 lata temu i dlatego się do was odezwałem. Poza tym... mam zadanie specjalnie dla ciebie. Opowiadaj. Co to za robota? Mam zlecenie na kradzież korporacyjnego prototypu. Chodzi o biochip. Mhm. Kto jest właścicielem tej technologii? Arasaka. Czy to problem? Żaden to wyrok śmierci. Nie, to nie jest żaden problem. Ostro pogrywasz. Czuję, że zarobimy razem dużo pieniędzy. A w ogóle mamy już jakiś plan? Po pierwsze, trzeba załatwić małą sprawę z chłopcami z Maelstromu. Po drugie, spotkasz się z kobietą, która zleciła kradzież biochipu. Ona chce porozmawiać z kimś z ekipy. Powiedz coś o naszej klientce. O co jej chodzi? Kobieta nazywa się Evelyn Parker. Próbowałem ją sprawdzać, pytałem, tu i tam. No i co? Odezwali się do mnie starzy znajomi z Pacyfiki. Poprosili, żebym przestał pytać. Klientka uparła się, żeby zorganizować jej spotkanie z kimś, kto będzie na miejscu, to znaczy na akcji. Ja nie idę. T-Bug jest fatalna w kontaktach międzyludzkich, a Jackiego wolałbym nie wysyłać. Rozumiesz chyba, o co mi chodzi. Padło na ciebie. Co to za sprawa, którą trzeba załatwić z Maelstromem? Macie kosę? Odpal te drzazgę. Dwa tygodnie temu Militech traci transport. Nie wiedzą, że kradną go gangusy z Maelstromu. W transporcie jest Flathead, robot bojowy. Przepiękny okaz wojskowej technologii. Prototyp. Potrzebujemy go, żeby ukraść chip. Kupiłem go od Maelstromu, a ty musisz go od nich odebrać. Tylko się nie napalaj. To zabawka jednorazowego użytku. Problem polega na tym, że człowiek, z którym się dogadałem, Brick, przestał być stroną w naszej umowie. Brick był przywódcą gangu. 3 dni po transakcji został usunięty przez swojego kolegę, Simona Randalla, znanego jako Royce. Teraz on rządzi i nie wiemy, czy będzie honorował umowy swojego poprzednika. A do tego transportem bardzo interesuje się niejaka Meredith Stout z Militechu. A ten Royce? Co za jeden? To zakochany w chromie psychopata. Jak wielu w tym mieście. Masz rację. Chociaż niewielu jest takich, którzy chcąc przejąć władzę w gangu, wsadzają swoich przeciwników do suszarki mikrofalowej. Podobno jak zaczyna ścinać się białko, jako pierwsze wybuchają oczy. Co to za kobieta? To korporacyjna agentka. Biega po mieście jak kot z pęcherzem i wypytuje o ten transport. W bagażniku wozi jakiegoś związanego faceta. Nie wiem, o co jej chodzi, ale może uda ci się ją wykorzystać. Tylko uważaj, wygląda na zdesperowaną. Przesyłam ci jej numer. Chyba wiem już wszystko. Zabieram się do roboty. Doskonale. Ustawię ci spotkanie z Evelyn Parker w Lizzie's Bar. Flatheadem musisz zająć się sam. Panie V, jeszcze jedno.
Śmierć w chwale, czy żywot spokojnego człowieka. Przemyśl to. Do zobaczenia. Wolałbym jako jednak człowiek spokojny. Za wykonywanie niektórych akcji zostaniesz nagrodzony punktami reputacji. Ich liczba określa, jak słabny w półświatku Night City się stajesz. Wysoka reputacja otwiera nowe możliwości. Okej. Okay. Jackie, widziałem się z Dexem. I co? Jest gość, nie? Gordito. Urabią mnie. Niby mnie sprawdzał, ale tak naprawdę wpakował nas w przepychankę pomiędzy Militechem a Maelstromem. Dex zapłacił Maelstromowi za wojskowy prototyp robota. Tylko zanim zdążył go odebrać, w gangu zmieniła się kadra kierownicza. Słyszałem o tym. Royce zafundował Brickowi wrogie przejęcie. Właśnie. Dex kazał nam pogadać z Royce'em. Mam też kontakt do agentki Militechu, ale nie wiadomo, czy nam pomoże. Wspaniale. Nie brzmisz na zachwyconego. Co wiesz o tym Royce'ie? Royce to kompletny pojeb. Ćpa chrom, tak jak niektórzy ćpają prochy. Jest jeszcze druga sprawa. Mam się spotkać z kobietą, która zleca nam robotę. Evelyn Parker. Ty? A Dex co będzie robił? Jeździł limuzyną i odbierał telefony? Podobno ona chce poznać kogoś z ekipy. Dex uznał, że to będę ja. Pewnie wie, co robi. To jak chcesz do tego podejść? Maelstrom czy Parker? Zacznę od Parker. Zacznę od tego, że spotkam się z Parker. Zobaczę, czego chcę. O'Reilly, to ja podjadę pod All Foods i trochę powężę. Hasta luego. Hasta luego, dobra, jedziemy na pierwsze zlecenie. No i wydaje mi się, że ta kamera będzie dla mnie wygodniejsza. Tak mi się przynajmniej wydaje. Trochę takie GTA się robi. Bo jednak z tej kamery pierwszoosobowej naprawdę ciężko się jeździ. Też nie buja i w ogóle... No. Tu widzieliście już pierwszy hit. Jak ja mam tu pojechać? A, że tędy! Brum, 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 brum. Czemu się nie mogę rozpędzić? Czemu są takie dziwne... Dziwne zawieszenia? Nie mogę się w nich wpakować. No patrzcie, przytrzymuję W. Tylko W. A on mi robi jakieś dziwne akcje. Podjeżdża i odjeżdża. Teraz mam zamknięte. Oj, sam wysiadł. Weź przestań, Mox. Kim ty jesteś? Rita Wheeler. Przynależność Moxy. Weź wysiądź. A, udaj się do Lizzie Bar między godziną 18 a 6 rano. A która jest teraz godzina? 16:20. Czyli chwilę mamy. To tu jest 50 metrów stąd. Usiądźmy. Zrobiłbym pierwszą rozróbę, ale nie chcę. Już to jest, wybierz miejsce docelowe. No to jest jakiś... A, szybka podróż. Właśnie, jak wygląda mapa, bo jeszcze tego nie sprawdzałem. Jak duża mapa jest w Night City? No trochę jest. Trochę tej mapy jest. Jesteśmy teraz tu, tak? Znajdźcie ring w Kabuki. Zadanie poboczne. Sprawy, które nie trafiają na pierwsze sceny gazet. Przysługi, proste zlecenia i przypadkowe spotkania. Podejrzenie cyberpsychozy. Dobra, ja poszedł tu. Daleko jest? 20 metrów, to nie jest daleko. No i tak mamy czas, i tak mamy czas, więc... Myślę, że to będzie takie dobre zapychanie dziury. Da się tu wejść? Da się. Jest to jakaś drzazga, coś? Nic? 13. O! Rozumiem, że teraz idziemy spotkać się twarzą w twarz. Broni wyciągnąć tu nie mogę. Jest jak wysoko. Weź szybciej. Dobra, no i co? Liserczyk?
Co to jest? A, wieżyczka. Wieżyczka. Brak wolnej pamięci. Są tu jakieś drzazgi? Nie ma żadnych drzazg? No to nie ma. Naprawdę, ja tutaj nie widzę, po prostu ten interfejs jest dla mnie tak naćkany. No, aczkolwiek ja ogólnie mam problemy z tym. Współpracownik Reginy, to z tobą nie chcemy gadać. To jest Regina? Regina Jones. Coś tam widzę, jakiś pojemnik. Jak? Jakaś kontrabanda. Zamknięte. No jak to tak? Przecież szybki research, czy nie ma żadnej drzazgi. No to jest dziwne, że tu nie ma nic. Prawda, aż dziwne. Nic tu nie widzę, dobra. Nieważne. No ładne to miasto, ładne. Byłaś kiedyś dziennikarką, nie? Nie trudno zgadnąć, ale i tak dam punkt za bystrość. Dlaczego już tego nie robisz? Robię poniekąd. Informacja to broń, Vi. Ja tylko zmieniłam kaliber na większy. Potrzebuję sprawdzić jednego faceta. Może coś o nim wiesz. Kogo? Simon Randall, znany także jako Royce. Z Maelstromu. I ptaszki ćwierkają, że interesuje się nim niejaki Dex. Sprawdzasz, czy powiem ci to samo co inny fixer? Sprytne. Sprytne i niezbyt mądre. Regina, opowiedz mi o Watson. Tak w jednym zdaniu. Kabuki zbudowali Japończycy, ale mieszkają tam ludzie głównie chińskiego pochodzenia. Northside kiedyś pokrywał chrom, dzisiaj głównie rdza. Mamy tu też akwarium pełne korposów. I to nie jest metafora. Wiesz, co to wszystko oznacza? Nie da się w jednym zdaniu. Watson. Już wszystko? To my tyle tutaj leździliśmy, żeby tylko dowiedzieć się trzech informacji. No wiesz ty co, Regina? Już cię nie lubię. Jakoś mi nie podpasowałaś. Idziemy na parter i idziemy zobaczyć tą psychozę. Podejrzenie cyberpsychozy. Nieodkryte. Kto wie, co może się tu kryć? Straszne. Shiro się nie boi. Shiro się niczego nie boi. Ani nie boi, ani nie boli, ani nie boi, żeby nie było. Ja się czasem jąkam. Ale też wam tłumaczyłem nieraz, że mam ogólnie wady wymowy. To, że ja nagrywam i czytam to po niektóre rzeczy, to jest cud. Miód i oreszki. Kim ty jesteś? Najemnik. Najemnicy z Afterlife. Mógł ci zrobić zwarcie? Netrunner! To nie ja. Skończysz w dziurze w ziemi! Au! Co mi się stało? Hakowanie wroga, nie! Wróg mnie hakuje, nie ma mnie już tu. No przestań, jestem z daleko. Wi-Fi ci nie sięga. No, nieudana. Sobie tylko chciałem zarotować i sprawdzić, jak to działa. Myślałem, że mogę tak wszystkich zabijać bez żadnej kontroli. Ale dobra, jednak nie mogę. Kurde, że musiałem... Drugiego? Here we go again. Umarł? Nie ma mnie tu. A mi się tutaj to... Respi. Jedno siadło. Nie. Strzelają do mnie. Fuck, niedobrze. Widzieli, jak hakowałem? Jestem hakerem, a dzieci można zabijać? Dziwnie zabrzmiało, ale chyba się nie da. To nie ze mną lecą? Co tu się od niej nie pobra?
Au, 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 uciekamy, uciekamy, uciekamy. Ja tylko chciałem sprawdzić. Nie zrobiłem nic złego. No do mnie gonią? Chyba nie. No tu się dzieje. What the fuck? Pomóc ci? Nie trzeba? To nie. Nie to żeby coś, ale naprawdę. No bugów trochę to tu jest. Właśnie, co z tymi dziećmi? Bo słyszałem, że nie wolno. Nie wolno. No nie można dzieci strzelać. Ale jajca. To po co w ogóle dodawali dzieci? W sensie nie to, żebym chciał strzelać do dzieci, no ale to takie dziwne, bo podaje ci pod sterownik i już nie możesz strzelić. Dziwne to. Mamy potwierdzony atak cyberpsychozy. Wezwano Maxtag. Tylko, że nikt nie przyjedzie, bo sprawę wyciszył militer. Więc pewnie chodzi o kogoś od nich. Podejrzewam porucznik Mower. Korpica trafi na terapię od ręki. Dlatego bardzo się postaraj, żeby została w jednym kawałku. Spróbuję, ale nie obiecuję. Dobra, to przeczytamy. Kod czerwony, cel, porucznik Mower. Poziom zagrożenia najwyższy. Cel ma objawy cyberpsychozy. Wyniki telekonsultacji lekarskiej negatywne. Terapia niemożliwa. Cel znajduje się pod koordynatami z załącznika, gdzie oczekuje interwencji sanitariuszy. Możliwość ataku z zaskoczenia. Uwaga! Cel wyposażony we wszczepy bojowe klasy wojskowej. Zalecana najwyższa ostrożność. Po neutralizacji przesunięcia pod szyfrowanymi kanałami. No proszę. Ciekawe. Już my w papę dostaniemy. Dużo jej nie robimy. Nie mogę. Co to było? Czemu ty jesteś niewidzialna? Boisz się? No jak cholera, powiem szczerze. Ból! Więcej bólu! Ty chyba tu nie możesz wychodzić, co? Tak, nie możesz. Nie ma mnie. Start optyki, naruszenie protokołu. O nie, ty też możesz strzelać. Ja się jakoś mogę w ten sposób uleczyć, czy nie bardzo? Mam coś. Statystyki, plecak, szczepy. Plecak. Jezu, ja się nie nadaje taki gier. Szczepy nie. Użyj. Nie możesz teraz tego zrobić? Co? Strzelać! Razem! To jest bardzo nie tak! No nie. O! To działa tak, w ten sposób, dobra. No to jest cyberbug ewidentnie. No jak się nie widzi celu, to nie jest takie proste. Dobra, kici w oko. Roko, koko, kici w oko. Biorę wszystko. Weź wszystko. Kod czerwony, dr Martin Supura, przyjąłem. Odczytuję do nazwy monitora. Opisz symptomy. Drgawki, skurcze, nie mogę wyłączyć szczepów. Agresja. Rozumiem. Dane z biomonitora wskazują na nieuchronną utratę kontroli w najbliższym czasie. O Boże, błagam, nie. Nie dzwońcie po Maxtag. Potrzebuję leków uspokajających, to wszystko. Oczywiście, nic się nie martw. Militech dba o swoich. Udaj się pod wskazany adres. To odosobnione miejsce, nikomu nie będziesz tam zagrażać. Nasi sanitariusze odbiorą cię i przewiozą do kliniki. Dojdziesz do siebie w kilka dni. Dziękuję, bardzo dziękuję. Nie ma za co. Ty dbasz o korporację, korporacja dba o ciebie.
Ja ciebie zabiłem? Chyba tak. Broń rykoszytujące. Broń typu power pozwalają ci kontrolować rykoszety pocisków, jeśli posiadasz atut. Jak po sznurku oraz szczep korpo procesor balistyczny. Za dużo informacji, za dużo informacji. Naprawdę cię zabiłem? No chyba tak, chyba ją zabiłem. Podnieś ciało. Trochę kaski. I innych rzeczy. Zbieramy. No, 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 dobra. Trochę kaski jest, trochę amunicji jest, trochę złomu jest. Innego barakła też sporo jest. No i akurat 18 godzina będzie, pójdziemy jeszcze na jednego questa. Myślę, że akurat 7 fajnie to udało zrobić. Tamto nie wiem, gdzie prowadzi. Wyzbierane, wyzbierane. Dobra, dzwonimy do Reginy. Wi. A, na razie. Do następnego. Spoko. Cześć, Wi. I pamiętaj, media kłamią. A, to nic nowego. Otwórz komunikator. Wiktor Wektor, wiadomości Reginy Jones. Hej, tłumacz mi po babce z Militechu, faktycznie była u nich w oddziałach specjalnych, poczuła, że dzieje się z nią coś złego i wezwała pomoc. A korpo przysłał pluton egzekucyjny. I co, już? Super, wysłałem samochód, udało mi się zebrać więcej informacji w jej sprawie, ale niewiele. Wiesz, jak z Militechem, nie można się z nimi za bardzo interesować, bo zainteresują się tobą. Wygląda na to, że Maurer miała wszczepiony eksperymentalny sprzęt wojskowy. Może w kodzie był jakiś błąd i rzuciło jej się na mózg. Zbadam temat, dzięki. No i kasa zaraz poleci na twoje konto. Super, dzięki. No i rozumiem, że tylko tyle. Tylko tyle. Ale nie widzę, żeby ona zaraz miała tu przyjechać. To jakiś Niankoi leci. Dobra, ale jeszcze chciałem zobaczyć, co jest tam na górze. Mam jeszcze chwilę czasu. Chciałem zobaczyć, co jest tu na górze. Wiecie, to było wejście tu. O Jezu, jak szybko. A, tylko wejście na górę w ten sposób, dobra. 10 kasyn, 5 basenów, no to jakieś duperele, hicikiki. Opsa. A to tu nie miałem wchodzić, rozumiem? Może być tędy. Definitywnie apteczek to ja tu będę potrzebował sporo. Niestety. Jeżeli chodzi o strzelanie, to jestem ciapa, a jeszcze ukrywanie się, to jestem ciapa po 2. Dobra. Gdzie my wyjdziemy? Chyba koło questa. Nie wiem, czy tak nic dookoła tu pcha. Nadal mnie interesuje, dlaczego dodali sobie tutaj dzieci. Skoro do nich nie można sypać. Nie jestem psycholem, nie jestem psycholem. To tylko żarcik teraz, ale dwa, serio, po prostu pytam, dlaczego. Bo mogli po prostu ich nie dodawać, nie byłoby problemu, tak jak GTA. A jednak dodali. Dziwne to jest. Myślę, że cyberpsychol nie patrzyłby, czy to dziecko, czy nie. I tak mi się wydaje. Prawda, mogłem samochód wezwać, nie byłoby problemu wtedy, ale... Ale to ja. Chyba zaraz tak zrobię. Też nie. Jesteśmy na miejscu. Najpierw przychodzi zderzenie z rzeczywistością, potem zderzenie z przeszłością. Kolektyw Bartmosa. Co to jest? Jaka fajna bryczka. Mogę tam się przejechać? Wywołam się, da się, o! A ile mam hajsu teraz? 5 koła. No nie za dużo. Chodzimy. Zapraszamy. Masz ochotę na zajebisty braindance? Co macie? Wszystko. W
Facetów i kobiety z twoich snów. Pierwsza liga synaptycznego aktorstwa. Nie jakieś spady z pornobranży. Prawdziwe emocje wtłoczone prosto w twoje synapsy. Ekstaza destylowana z bitów czystego piękna. Po to się tu przychodzi? Macie gadane, to na pewno. To nie reklama, tylko ostrzeżenie. Nasz towar jest najmocniejszy, nie każdy jest na niego gotowy. Dasz radę? Wchodzisz? Wchodzę i już. Wystarczy. Łapię, o co chodzi. Super. To teraz dekalog. Zasady, które musisz znać. Po pierwsze, żadnych krzywych akcji w środku i żadnego nagrywania. Żadnych dragów, żadnego obmacywania. Spodoba ci się ktoś, znajdujesz zdjęcie w katalogu, pożyczasz Brainsa i idziesz grzecznie do kabiny. Przecież wiem. Nie wypełzłem spod kamienia. Wchodź. Baw się dobrze, skarbie. Witamy u Lizis. Jakoś nie przepadam za pikselami. Taką delikatną masz tę buźkę. Że on? To ona. Nie, to ona chyba, przepraszam. Nie pogadamy. Przepraszam. Serio, tak z boku to nie wyglądało. No bo teraz gadam Mox, okej. No, więc tak jak mówiłem, ja nie preferuję pikseli. Jakoś mnie internetowe czy internetowe. Pikselowane babki nie kręcą. Podobno już nie jest tą laską. To nie jest to samo. Dobra, idziemy do tej panny. No, to nie miała być panna. Już drugi raz się mylę z płcią. Hej. Co dla ciebie? To nazwa klubu Lizis. To od imienia właścicielki? Wciąż tu pracuje? Od dawna nie. To zresztą taka słodko-gorzka historia. Zaciekawiłeś mnie. Lizzie prowadziła tu kiedyś zwykły klub ze striptease. Lizzie's Bar. Dziewczyny miały niezłe stawki, ubezpieczenie, jako taką ochronę. To było dobre miejsce. Do czasu? Lubię historię o starych dobrych czasach. Lubię takie historie. Złoty wiek, potem upadek, potem wspominki przy alkoholu. Epickie historie najlepiej wchodzą z butelką czegoś mocniejszego. Co w takim razie poszło źle? Tiger Claws odstrzelili Lizzie. Ktoś z gangu sprał jedną z dziewczyn. Lizzie odstrzeliła mu jaja z obrzyna. Następnego dnia wrócili większą grupą. Nie miała szans. Ale ostatecznie Tigersi oddali to miejsce Moxom. No, w pewnym sensie. Dziewczyny musiały się z nimi dogadać. Na szczęście nie straciły głowy i szybko się zorganizowały. Zostawiły szyld z szacunku dla szefowej. I tak interes kręci się jakoś do dzisiaj. Szukam Evelyn Parker. Nie wiesz, czy jest gdzieś tutaj? A kto pyta? Jestem V. Mam tu umówione spotkanie. Miło cię poznać. Mateo. Gdzie znajdę Evelyn? To spory klub. Będziesz musiał się rozejrzeć. W porządku, Mateo. Czekałam na niego. Evelyn Parker. Gdy tylko wszedłeś do klubu, wiedziałam, że to ty. Senson? Skąd wiedziałaś? Może lubię wiedzieć wszystko o ludziach, z którymi pracuję. A może po prostu zgadywałam? Właściwie, dlaczego spotykamy się akurat tutaj? Jakby to powiedzieć, nie pasujesz do tego miejsca. Potraktuję to jako komplement. A teraz chodź ze mną. Porozmawiamy o interesach. Będziemy w loży, Mateo. Nie ma nas dla nikogo. No dobra, skoro loża. No to mów, czym taka dziewczynka jak ja może pomóc takiemu przystojniakowi jak ty? Coś tradycyjnego? Ostrzejszego?
Lateks, może specyficzne implanty? Chcę ciebie i którąś z twoich koleżanek. Wysokie obcasy i kneble. Mhm. Nie ma problemu. Kupujesz czy pożyczasz? Pożyczam. Ile? Tym się na razie nie przejmuj. Dopiszemy do rachunku. Czekam. Mam coś idealnego dla ciebie. To sobie poczekasz. To seansik ze mną i Candice. Poczujesz nas wszędzie. Spodoba ci się. Spotkajmy się po drugiej stronie. Przystojniaku. Sorry, no musiałem. No już, wchodzimy, tak? Tu chyba Jazzgę widziałem. O, właśnie. Weź, potem będziemy czytać. Wow! Dobra, siadamy. Dex dużo o tobie mówił. Profesjonalny, skuteczny i godny zaufania. Mam nadzieję, że nie przesadził. Ja coś mówiłem, że mnie piksele nie interesują. Jestem zły. Nie znam go dobrze, pracujemy razem od niedawna. Przejdźmy do konkretów. Jestem najlepszy? Tak, naprawdę nie zależy ci na jego opinii. Dobra. Przecież oboje wiemy, że masz gdzieś opinię Dexa. Więc jakie to ma znaczenie? Krępują cię moje komplementy? Myślę, że te pochlebstwa są poniżej twojego poziomu. Mylę się? A może Dex jest fikserem poniżej twojego poziomu? Od dawna się znacie? A co? Piszesz biografię Dexa? Muszę cię rozczarować. Niewiele o nim wiem. Czyli tak naprawdę go nie znasz. On nie zna ciebie. A jednak zlecił ci tę robotę. Ja pierdolę. Zadzwoń do Dexa, jeśli masz jakieś wątpliwości. Ja poczekam. Nie sądzę, żebym usłyszała coś, czego jeszcze mi nie powiedział. Albo coś, co chciałabym usłyszeć. Pod tym względem od fikserów gorsi są już tylko prawnicy. I sprzedawcy samochodów. Chwilowo zaufam swojej intuicji. Pogadajmy lepiej o akcji. Co dla mnie masz? Rozumiem, że wiesz, co masz ukraść. Relik. Kluczową technologię programu Secure Your Soul. Należy do Arasaki. Co oznacza, że cała operacja będzie cholernie niebezpieczna. Arasaka wydaje miliardy na rozwój technologii transferu osobowości, ale mnie interesują dane zapisane na reliku. Chip znajduje się w hotelu Konpeki Plaza. Byłeś tam kiedyś? Jakoś do tej pory nie było mi po drodze. Żałuj. Moim zdaniem szef kuchni sprzedał duszę diabłu za talent. Skąd dokładnie mamy zabrać ten relik? Z apartamentu na ostatnim piętrze. Pokój wynajmuje Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? To on jest tutaj? Nie czytasz gazet? Wszyscy pisali o przyjeździe Yorinobu do Night City. To w końcu dziedzic Imperatora. Jedyny wciąż żyjący syn Saburo Arasaki. I co? Arasaka planuje przejęcie władzy w Night City? Mało kto w Night City wie, jakie są prawdziwe plany Arasaków. A ty wiesz? Czyli mamy okraść nawet nie korporację, ale samego Yorinobu Arasakę. Yorinobu nie ma realnej władzy. Stracił wpływy lata temu, sprzeciwiając się woli ojca. Saburo od dawna ściska go za jaja. I prawdopodobnie mu je utnie, gdy tylko się dowie, że synek znowu zaczyna kombinować. Taka szycha musi mieć armię ochroniarzy. Hotel jest pewnie teraz pieprzoną twierdzą. Yorinobu nie ma żadnej ochrony. Zrezygnował z niej dawno temu. Dlaczego? Znasz to powiedzenie o wywiadzie Arasaki? Sekundę po tym, jak kichniesz, w Tokio opada kwiat wiśni. Yorinobu jest przekonany, że ochroniarze donosili na niego ojcu. No dobrze, jeśli trzymasz w rękawie asa, to nadszedł moment, żeby go wyciągnąć. To powinno cię zainteresować. Yorinobu wyniósł chip z laboratorium Arasaki. W tajemnicy przed wszystkimi. Dogadał się z Netwatchem. Chce im go sprzedać. Dostrzegasz już mojego asa, czy mam mówić jaśniej? Zaraz. To Netwatch miesza się w takie sprawy? Netwatch pilnuje bezpieczeństwa w sieci w imieniu wszystkich korporacji. Za co zresztą dostaje grube miliony.
ale żyjemy w świecie pozorów. Nikt nie jest święty. Jeśli chcesz wygrać, nie masz wyboru. Musisz grać wabank. Co Yorinobu dostanie w zamian? Nieważne. Skup się na biochipie. Ale co mogą mu zaoferować strażnicy cyberprzestrzeni? Tajemnice wroga? To nieistotne. Dopilnujesz, żeby do tej transakcji nigdy nie doszło, a relik trafił do mnie. No dobrze. Arasaka nie chroni relika, bo Yorinobu zabrał go w tajemnicy. Gdzie go w takim razie trzyma? Najprawdopodobniej w specjalnym pojemniku, zapewniającym odpowiednie warunki imitujące środowisko neuronalne. Wygląda jak niewielka walizka. A pojemnik? Za chwilę sam zobaczysz. Skończyliśmy plotkować o Arasakach? Jeszcze jedna rzecz. Jakie informacje znajdują się na reliku? To całkowicie nieistotne. Mówimy o danych, które Yorinobu pokryjomu wynosi z Arasaki i chce przekazać Netwatchowi. To musi być istotne. Posłuchaj, Vi. Interesuje mnie relik. Ciebie interesują pieniądze. Po prostu wykonaj zadanie, a ja przeleję na wasze konta okrągłą sumę. Co jeszcze wiemy o Yorinobu? Całkiem sporo. Studiował biotechnologię i finanse w Tokio, co pewnie wcale nie było jego pomysłem. Saburo szykował go na swojego następcę. No, ale Yorinobu na wiele lat odciął się od korporacji. W końcu wrócił na łono rodziny, chociaż łatka czarnej owcy pozostała. Ale to tylko jedna z jego twarzy, bo jest i druga. Twarz bardzo inteligentnego faceta, który ma swoje plany wobec korporacji. Ryzykuje wszystkim, próbując tego przekrętu z relikiem. Bo jak wielu innych uwierzył w największe kłamstwo, jakim karmi to nieszczęsne miasto. Że może zyskać jakąkolwiek kontrolę. Nad czymkolwiek. Okej. Co teraz? Teraz czas na najlepsze. Chodź. Mam dla was coś, co umożliwi zaplanowanie całej akcji. Braindance z Konpeki Plaza. A czemu akurat Braindance? Potrzebuję faktów, nie wrażeń. Myślisz, że Braindance to tylko wirtualne pornole w tamtych kabinach? Takie nagrania pozwalają analizować szczegóły nieosiągalne dla ludzkiej percepcji, nawet wspomaganej. A tego właśnie potrzebujesz. Co jest na tym nagraniu? Wnętrze apartamentu Yorinobu. Relik będziesz musiał zlokalizować sam. Mam nadzieję, że udało mi się zarejestrować każdy detal. I ja również mam taką nadzieję. Oczywiście cię okradniemy. Czego tego się da? Może jakaś drzazga, cokolwiek? Nic, zero, nul. To stół jest. Ciekawe. No dobra, to chodźmy za nią jeszcze. Zaraz, to ty nagrałaś ten materiał? Mhm. Szczep nagrywający. Masz z tym jakiś problem? Jeśli na nagraniu jest apartament Yorinobu, to znaczy, że byłaś w środku. Wy się znacie? A myślisz, że skąd miałabym tak konkretne informacje? Znam go całkiem nieźle. Prowadzimy razem interesy. Mam wrażenie, że ku obopólnej satysfakcji. No to zobaczmy ten Braindance. Pomoże nam w tym Judy. Jest z Moksów. Znamy się od lat. Vi, jedna ważna sprawa. Ufam Judy jak mało komu. Już nieraz korzystałam z jej pomocy. Ale nie zapominaj, że nie należy do twojej ekipy. Uważaj, co mówisz i jak się zachowujesz. Okej? Spokojnie. Potrafię się zachowywać w towarzystwie. I w interesach. No dobra. Ale moi drodzy, to by było na tyle. Resztę sytuacji zobaczymy sobie oczywiście w następnym odcinku. A tymczasem żegnam was. Trzymajcie się. No i hej, hej!